Nawet byliśmy w stanie coś lepszego osiągnąć, dlatego też jestem trochę niezadowolona. No jestem szczęśliwa, oddała wszystko z siebie, co mogła. Piąta na świecie nie byłam, w finale nie byłam, więc jak ja mam zacząć od finału w sztafecie, no to super, nie mam nic do zarzucenia. Wcześniej nie udawało nam się nawet wchodzić do finałów, dużo nam do tego brakowało. Myślę, że team jest w porządku, jest dużo młodej krwi. Dogadujemy się, więc tylko pracować, no i zdobywać. Myślę, że nawet byliśmy w stanie coś lepszego osiągnąć, dlatego też jestem trochę niezadowolona, bo myślę, że wszystko to, co się działo, to było w zasięgu tak naprawdę wyciągnięcia pałeczki. Muszę zobaczyć ten bieg, jak to wyglądało, ale tak jak już Madzia wcześniej mówiła, myślę, że nasza zmiana była najlepsza. Madzia super utrzymała rytm do końca. Ja też starałam się biec do końca. Nie wiem, czy jestem już zdrowa, czy moje po prostu nogi już chyba nie wyrabiają. Nie umiem stać prosto, więc no fajnie, fajnie, bo no marzenia się spełnia i tyle. No nie pomyślał na przykład w Oregonie, że będziemy piąte na Mistrzostwach Świata. No właśnie. Więc fajnie. Od razu, kiedy do mnie zadzwonił mój trener i powiedział, że jadę na Mistrzostwa Świata, to ja powiedziała, że hej, no to nie jest śmiesznie, to nie żarty. Ale potem już doznała, że to nie jest żarty, że jadę, ale no jestem szczęśliwa. Oddała wszystko z siebie, co mogła. Nie było takiego przygotowania, jakby chciałam. Ale no co, teraz już wiem, że mogę startować i już mogę normalnie trenować i myślę, że za rok na Igrzyskach Olimpijskich będzie lepiej. Ja mam mnóstwo biegów, Ewa też ma, Magda, Pia, to wszyscy biegaliśmy i już czuli, że jesteśmy zmęczone, ale oddali wszystko, naprawdę, bo po tym bieganiu wszyscy powiedzieli, że nie mamy siły. Ja w ogóle to nie mam żadnych sił. Jestem bardzo zadowolona, dałyśmy z dziewczynami wszystko, co miałyśmy. Christy mi podała dużo lepiej niż wczoraj, ta zmiana była bezpieczniejsza. Ja z całych sił biegłam do Ewki, Ewa super ruszyła, uważam, że super była ta zmiana na wyciągniętej ręce. No ale pójdziemy do trenerów i tam się dowiemy więcej, bo tak z biegu to nam ciężko ocenić, a tak na spokojnie no to zobaczymy i będziemy pracować dalej. Miałyśmy dzisiaj krótkie spotkanie, trenerzy powiedzieli, że nie zmieniamy składu. Biegamy w tej samej ekipie co wczoraj, zmniejszyliśmy stopy, no i pobiegłyśmy. Jesteśmy piąte na świecie. To był bardzo dobry bieg. No, może wszyscy oczekiwali lepszego wyniku niż wczoraj. Zmiany były na pewno lepsze, ale no może po prostu taki dzień. No jesteśmy piąte. Wczoraj wchodziłyśmy z 8 czasem, a jednak byliśmy się w stanie poprawić z miejscem. Piąta na świecie nie byłam, w finale nie byłam, więc jak ja mam zacząć od finału w sztafecie, no to super, nie mam nic do zarzucenia, oby tak dalej.